Cześć, witajcie, z tej strony Kubianka, to jest kolejny odcinek z gry Guild Wars 2. Znaczy Kubianka w świecie Guild Wars 2 praktycznie. W dzisiejszym odcinku taka ogólnie była przerwa z tym, ale w dzisiejszym odcinku chciałem zagrać sobie Guardianem. Guardianem ogólnie ta postać może być dla wielu ludzi nieznana, szczególnie dla ludzi, którzy po prostu w Guild Warsa 2, jakby to powiedzieć, nie grali, albo zaczęli dopiero grać. Oto tam jakiś mamy event nowy, przyspieszymy ogólnie, w tamtym kierunku podążymy. To jest tutaj, tak, pięknie. Ja ogólnie zaczynając rozgrywkę moim lordem, jeśli chodzi o wojownika, w poprzednim odcinku oczywiście był mój wojownik. Mi się tutaj właśnie zaczynałem tą przygodę, aż naprawdę sentyment jaki mam do tej gry, po prostu tutaj jak grałem, pamiętam, jeszcze niedawno. Świetnie się bawiłem, po prostu aż mnie dech w piersi uderzył. Tak świetnie się bawiłem, naprawdę. To jak tam genialnie zabawa była, świetnie się bawiłem i wrażenia jakie były, to jest naprawdę coś. Ogólnie tutaj event widzę, że mam do zrobienia jakiś ciekawy. Ja bardzo lubiłem ten event, ja nawet go pamiętam, to jest chyba jakaś większa postać, boss, coś w tym stylu. Tak, serduszko tutaj mam wykonane, praktycznie było bardzo łatwe. Wy robicie drugi level, więc początku. No ale jeśli chodzi o ten event... Czyżby to było tutaj? Dobra, widzę, że event jeszcze póki co taki jest martwy trochę. Wyczekuję. Ogólnie chciałem tę odpowiedź na temat Norma. To jest taki... chciałem się wypowiedzieć, to jest taki trochę Norm. Myślę, że... Ja ogólnie Norna bardziej kojarzę z graniu w ekipę. W ekipę, czyli w bardziej liczbę masową, jeśli chodzi o ludzi. Ponieważ Norn, jak widzicie, jest takim bardzo... To jest takie przetłumaczenie dosłownie na polski, gdyby wam wytłumaczyć, o co chodzi. To jest obrońca. Coś, no, obrońca taki. Trochę medyk. Wsparcie, coś w tym stylu. I nasz Nord trochę właśnie tutaj leczy, widzicie, tak, ma różne, to jest takie bardzo skojarzenie, jeśli chodzi o mnie, bardzo podobne do wojownika. Tu wam pokażę walkę, jak je przebiega. Okej, dobra, pozdrowie. Tutaj ogólnie korzystam z... Dobra, bardzo ładnie. Tutaj widzicie właśnie... jeśli chodzi o kombinację ciosów, szermierka tak zwana, no to nie zobaczycie zbyt dobrze. Prawda, nie zobaczycie, tutaj jest takie... okej, fajnie. Aczkolwiek muszę wam przyznać, że w Normy oczywiście grałem ze znajomym. Grałem ze znajomym i powiem wam, że Normy się tam spisywa. O tak, powiem wam, że Normy myślę, że sprawia taką perspektywę, że z fajnym połączeniem z właśnie wojownikiem jeszcze jakiś tam nekromanta, coś w tym stylu byłoby fajnym po prostu połączeniem takiej grupki. Osobiście nie mówię, że grając samemu nie można, ale jeśli właśnie dla mnie troszeczkę to jest nudna postać takiej nazwy. Ja myślę, nie chcę was przekonywać do tego, żebyście nie wybierali tej postaci, aczkolwiek postać sama w sobie nie jest zła, naprawdę nie jest zła. Ale na pewno tutaj taką rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to zdecydowanie to, że mi osobiście gra się Nornem lepiej po prostu, jakby to powiedzieć, w kilku. Fajnie byłoby też sobie zagrać jakimś nekromantą, kimś, czymś w tym stylu, w jakimś kolejnym odcinku. Ogólnie ta gra, można powiedzieć, że trochę taka co niedbana na moim filmie. Ja uwielbiałem grać w Guild Warsa i nagrywać to jeszcze bardziej, ale tak, no wyszło jak wyszło. Okej, nowy event. Świetnie. Właśnie ten event w kojarzy, tutaj będą biegać te minotaury, czy jak je tam nazwać. No, widzę jakiegoś pierwszego. Trzeci level, no ale drugi jest troszeczkę problemy, możliwe, że będą. Dzięki, walcz! Pięknie było. Och, gościu padł z nas. No i tak się też stało, padłeś. Widać, że Norm sobie w miarę radził tutaj. Nie powiem, że by było inaczej. O, wariat jakiś. Dobra, uleczmy. Ogólnie tutaj za to leczenie jest bardzo dużo expa, muszę powiedzieć.
Widać tutaj event. Wykonamy już prawie że 50%, 48%. I te minotaury tutaj biegają, one są dużym zagrożeniem, bo nawet tak... to są groźne. W grupie nie powiem, że nie, bo są groźne, naprawdę. Dobra, zaatakuję końcówkę tutaj. Ja nie wiem. Nie wyszło. Aha, ty trzeba ich ścigać ogólnie, uciekają. No tak, kojarzę. Dobra, stary się jeden zatrzymał, na szczęście nie reszta. Ludzie tutaj mają takie mieczyki nad głowami, co oznacza mniej więcej, że... te minotaury są właśnie z takimi wrogami z tego eventu. Ojej, yeah, co robię? Okej, okej, spoko. Więc będę dał do znajomych www. I muszę powiedzieć wam, że ostatnio sporo znajomych tutaj tak widziałem, znaczy znajomych. Mogę powiedzieć, że wielu ludzi tutaj widziałem właśnie w tej grze. Wielu poznałem ludzi właśnie z innych krajów. Pisałem z wieloma ludźmi i powiem wam, że dobrze się bawiłem z nimi. Naprawdę różne eventy ciekawe wykonywaliśmy razem w grupie. I taką rzeczą ogólnie co myślałem, to że tak, gra będzie trochę umierać, ale z tego co ja widzę, to naprawdę aktualizacja, cały czas, naprawdę. Jest wiele gier, które, jakby to powiedzieć, po prostu po premierze, jakiś miesiąc żyją, istnieją, aktualizacje przybywają. Inne zaś po prostu gry, wyjdzie gra za miesiąc, żadnych aktualizacji, żadnych poprawek. Po prostu gra nie żyje, już martwa się zaczyna robić i przez to ludzie zaczynają po prostu... nie grać w tą grę. Z Guild Warsem jest naprawdę całkiem, muszę wam powiedzieć, inaczej. Naprawdę tutaj zdecydowanie jest całkiem inaczej, aczkolwiek mnóstwo ludzi gra i mnóstwo aktualizacji przybywa. Cały czas dostaję maile na moje, maila odnośnie właśnie zmian w Guild Warsie nowych, że szykuj się na nowy sezon, teraz będziesz mógł sobie zrobić to i to, będziesz mógł zagrać sobie tutaj, z najlepszymi graczami na PvP. I ogólnie muszę powiedzieć wam, że miałem straszne problemy z PvP, z tym ostatnio jak grałem. Naprawdę, naprawdę. Chciałem zagrać ze znajomym, jeden PvS1. No i nie potrafiłem, naprawdę, nie wiem, jakby ktoś wiedział mnie, jakbyście wiedzieli, ktoś z was, wątpię w to. Ale, kto wie, może. Ołuch mamy, gdzie, co? O, widzę, że taki kostur to jest dla mnie. Myślałem, że ale nie, kostur. Dobra, zobaczmy się z tobą. Ale fajnie wchodzą te czasy tutaj z tobą. No fajnie, fajnie. Tutaj widzę, że jeszcze starych tych, tam biegają w kółko. Jak jesteś... jak jakieś dziwaki. Dobra, stary, zatykujecie te sobie, ale tylko 3% spadną teraz jeden z powodu wykonania. Ale ciosy ładnie podłą pewnie tam. Ten pomysł fajnie wygląda tutaj nad umiejętnościami. Okej, stary, już... ach, stało się! Jak widzicie, mamy bardzo dużo punktów expa za takie eventy. Co jest bardzo fajne, takie losowe momentami. To nie jest cały czas, możecie to wykonywać jak questy, w przeciwieństwie do sepiuszek. Ale eventy są po prostu takimi losowymi misjami, które się pokazują raz na jakiś czas. Mogę zaraz fajnie krzykną. Hey, you, over here! Hey, you, over here! No, krzyknęli. Ja uwielbiam, pamiętam, że grałem, to uwielbiam, no po prostu tak mi się podoba, jak oni krzyczą. Ci Nornowie mają taki świetny głos w tej grze. Ta gra po prostu cały czas żyje, cały czas tętni życiem. Naprawdę, naprawdę muszę powiedzieć wam, że... dobra, pożegnaj się ładnie, a zatańczysz widzą na koniec. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Żegnam się z wami, bo ogólnie jeśli chodzi właśnie o tą postać, to byłoby na tyle. Co chciałem wam powiedzieć, takie drobne rzeczy, ogólnie nie wypowiadałem się za dużo. W opisie znajdziecie wiele innych ciekawych rzeczy odnośnie właśnie tej postaci. No i oczywiście zapraszam do komentowania, łapkowania, to byłoby na tyle. Jeszcze raz, zadam się, żegnam się z wami. Cześć!